Przechodzimy do głosowania uchwały na punkt numer 10. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich, remonty, zakupy. Pan przewodniczący. W sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2014 ustala się następującą wstępną listę rankingową zadań powierzonych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich. 1. Bieżące utrzymanie ogródków, 2. Remonty ogródków według wskazań dzielnicy, 3. Zakupy urządzeń zabawowych. Lista rankingowa została sporządzona na podstawie komisyjnych przeglądów i obowiązującej komisji. Dziękuję, otwieram dyskusję. Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję. Pan radny Maranda. Panie przewodniczący, jakby pani wskazał, gdzie jest lista rankingowa. Tematy to są, ale listy to ja nie widzę. To jest tak, jak było. Wstępna lista zadań. Przepraszam bardzo, chciałbym powiedzieć, że jest to wstępna lista zadań powierzonych. Jak najbardziej ona zawiera te wszystkie informacje. Bieżące utrzymanie, remonty, zakupy. Jeżeli pan radny wyobraża sobie, że do bieżącego utrzymania ogródków będziemy pisali, że na ogródku, na osiedlu Centrum D będzie naprawa wejścia do... Bardzo zły przykład. Ale bardzo dobry to jest przykład. Wejścia do tego ogródka, ponieważ zostały urwane skrzydła drzwiowe, które zostaną urwane, załóżmy, w lutym 2014, to znaczy, że każdy z nas miałby być prorokiem, jakie te zadania bieżące mają być realizowane. Również w zakresie remontu ogródków także będą to tylko i wyłącznie nasze prorocze słowa w tym zakresie, bo nie będziemy wiedzieć, które te ogródki będą remontowane, w jaki sposób, ponieważ jest to rzecz odbywana na bieżąco, panie radny. Jest to wstępna lista zadań powierzonych w zakresie tych modernizacji ogródków jordanowskich, które zostały tutaj wskazane. Jeżeli pan radny drugi głos w dyskusji, bardzo proszę. Panie przewodniczący, akurat ten punkt, bo tam jest 4 punkty. Jeden dotyczy utrzymania ogródków. Jeden dotyczy utrzymania ogródków. To się zgodzę, że to jest tutaj listy nie ma. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o remonty ogródków, to my chyba wiemy, jakie mamy ogródki, co trzeba w ogóle. Państwo chodzicie na bieżąco, bo to nie jest tak uzupełnienie tych urządzeń zabawowych. To co nie wiecie, jakie urządzenia na jakich ogródkach, to rozumiem, że może to się wahać, bo tak jak tutaj w tej uchwale odnośnie remontu ulic i tak dalej, że mamy listę zadań, to tu też powinniśmy wskazać te ogródki, które państwo widzicie, że będą robione. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie radny, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym pana odesłać do wieloletniej prognozy finansowej, jak i również do uchwał finansowych, które Rada Dzielnicy przyjęła na rok 2013. Chciałem panu przypomnieć, że Rada Dzielnicy wpisała do wieloletniej prognozy finansowej 9 ogródków jordanowskich. Odsyłam do planu zagospodarowania. Odsyłam do planów zagospodarowania. Szanowny panie radny, ja tak odpowiadam, to ja odpowiadam. Odsyłam pana do projektów zagospodarowania tych ogródków, gdzie są wyszczególnione wszystkie urządzenia zawalowe, które mogą być montowane. Jeżeli pan nie zna wieloletniej prognozy finansowej i uchwały, którą myśmy przyjmowali, to jest bardzo przykro, ponieważ tam są wszystkie urządzenia zabawowe. Wszystkie, które są w zakresie. To po co my tą uchwałę podejmujemy, jak mamy już wszystko załatwione? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjął uchwałę na listę nr 10.